Costar United zwolniony z Legii, a w jego miejsce kontrowersyjny Gonçalo Feijóo. Siemano, witam was na moim kanale. W ostatnich dniach w Legii Warszawa pojawiło się prawdziwe boom. Costar United został zwolniony, ale co najlepsze, w jego miejsce już jest jego następca, czyli Gonçalo Feijóo, trener, który już kiedyś w Legii Warszawa był w sztabie szkoleniowym, ale nigdy nie był jeszcze pierwszym trenerem Legii Warszawa. Natomiast na początek to zobaczmy sobie, bo ta karuzela trenerska w Ekstraklasie rozkręciła się naprawdę już na dobre, ponieważ jest to kolejna jubileuszowa zmiana trenera. Jest to już 10. w tym sezonie w Ekstraklasie. Pierwszym ze zwolnionych był Janusz Niedźwiedź z Widzewa Łódź, którego zastąpił Daniel Myśliwiec, a co najlepsze, później Niedźwiedź znów znalazł zatrudnienie w Ekstraklasie, ale w Ruchu Chorzów. Zwolniono Kazimierza Moskala, zastąpił go Piotr Stokowiec, który jeszcze w lutym został przecież zwolniony z ŁKS-u. Ostatnim zwolnionym szkoleniowcem był Jacek Zieliński, z którym niedawno pożegnała się Cracovia. Costar United jest więc 10. trenerem, który w tym sezonie z Ekstraklasy odszedł. Na kolejną zmianę trenerską nie trzeba było więc wiele czekać, ale trzeba było troszkę poczekać w Legii Warszawa, natomiast do tego to jeszcze sobie przejdziemy, a teraz chciałbym, żebyśmy sobie zobaczyli po prostu osiągnięcia trenera Costy Runiaicia za jego czasów rządów w Legii Warszawa. Costar United pracował w klubie od lata 2022 roku, jest jednym z najdłużej pracujących trenerów w tej dekadzie w Warszawie w trakcie jednej kadencji, bo ostatnim trenerem, który wytrwał dłużej od niego, był przecież Henning Berg, pracujący w Legii w latach 2013-2015. Po drodze przewinęło się sporo szkoleniowców, co prawda zliczając obie kadencje, dłużej na ławce trenerskiej w ostatniej dekadzie w Legii zasiadał Aleksander Vukovic, ale jednorazowo najdłużej pracował właśnie Costar United. Niemiec przybył do Warszawy po tym dramatycznym sezonie, który zakończyli na 10. miejscu w Ekstraklasie, z pewnością go pamiętacie. To były czasy, gdy jeszcze zespół prowadzony był przez Czesława Michniewicza i tam na początku awansowali do Ligi Europy, wygrali z Leicester, wygrali ze Spartakiem Moskwa i to było takie boom na samym początku, a później i tak nie wyszli z grupy i jeszcze nie potrafili pogodzić gry w europejskich pucharach z ligą, jeszcze tam był po drodze Marek Gołębiewski, a i tak w końcu zespół ratował Aleksander Vukovic, który był ściągany przecież, ponieważ on był wciąż na kontrakcie w Legii, a był ściągany z powrotem do klubu, żeby ten kontrakt wypełnić. I właśnie za Aleksandra Vukovicia do takiego bałaganu trafił właśnie Costar United, który wcześniej pracował w Pogoni Szczecin przez 4,5 roku. I pierwszy sezon Costar United był naprawdę udany. Mówi się, że w Legii Warszawa, gdy nie ma Mistrzostwa Polski, to sezon jest nieudany. I w sezonie pierwszym Costar United również nie było Mistrzostwa Polski, ale te słowa o tym, że jeżeli nie ma mistrzostwa, to sezon jest nieudany, myślę, że są po prostu nieaktualne, a przynajmniej na tamten moment, ponieważ Runiaicz odbudował zespół przede wszystkim. Nie dość, że osiągnął parę rzeczy, do których jeszcze przejdę, to on po prostu poukładał ten zespół na nowo i też znów w Warszawie, na swoim stadionie Legia mogła czuć się jak na swojej twierdzy, ponieważ przez cały sezon u siebie nie przegrali żadnego meczu. Wygrali 12 spotkań i zremisowali 5, co było naprawdę ogromną różnicą względem poprzedniego sezonu, gdy kilka zespołów potrafiło wygrywać właśnie przy Łazienkowskiej. Znów miała atut własnego boiska. Pewne problemy na pewno mieli na wyjazdach i doznawali przykrych porażek, jak na przykład z Rakowem 0-4 czy z Krakowią 0-3. Także ze Spadkowiczami, akurat wtedy w Wisłą Płock, która była w formie 1-2 i pod koniec sezonu z Lechią 0-1. Ostatecznie Runiaicz zapracował z zespołem na wicemistrzostwo Polski z 66 punktami ze stratą 9 punktów do mistrzowskiego Rakowa, ale ze sporą przewagą 5 punktów nad Lechem i 6 nad Pogonią. Ponadto zdobył przecież także Puchar Polski po tym słynnym meczu, gdy no, po spotkaniu była zadyma, tam Legia pokonała Raków Częstochowa po rzutach karnych i na pewno to pamiętacie, bo tam później posypały się kary, Filip Nadenowicz, Yuri Ribeiro, czy też João Carlos, Ivi Lopez również dostał karę. To był taki kolejny moment, w którym Costar United pokazał, że no, coś w Legii potrafił osiągnąć i to już w pierwszym sezonie pracy. Legia wróciła na podium, zdobyła wicemistrzostwo Polski, zdobyła Puchar Polski po 5 latach bez tego trofeum, także myślę, że już w tym momencie można było odtrąbić ten sezon jako po prostu duży sukces. Mimo tego, że nie było Mistrzostwa Polski, to jednak Runiaicz zrobił naprawdę fantastyczną robotę i dostał za to nagrodę w postaci przedłużenia kontraktu do lata 2026 roku. Zaufano mu i też Jacek Zieliński, czyli dyrektor sportowy, trafnie scharakteryzował jego pracę i moment, w którym przybywał do klubu.
Trener Runjajić objął zespół w okolicznościach, które wymagały umiejętności budowania relacji i wygenerowania odpowiedniej energii w zespole, co było tak samo ważne jak odpowiednie przygotowanie piłkarzy i znalezienie dla nich odpowiedniego modelu gry. Otwartość i duże zaangażowanie trenera w sprawy klubu, który zapewnia drużynie i sztabowi doskonałe warunki, świadczą o poczuciu wzajemnej odpowiedzialności. Życzę Koście sukcesów w dalszej pracy w Legii. Runjajić osiągnął więc z zespołem dość sporo w sezonie 22-23, czym na pewno rozbudził apetyty kibiców i zarządu na więcej. A to więcej to oczywiście Mistrzostwo Polski, na które już kilka lat kibice Legii Warszawa czekają, a poza tym też pokonali ponownie Raków Częstochowa w Superpucharze Polski. Runjajić rozpoczął sezon bardzo dobrze, szczególnie w europejskich pucharach. Legia awansowała do fazy grupowej Ligi Konferencji, najpierw wyeliminowała Ordabasy Szymkent, potem Austrię Wiedeń i w decydującym dwumeczu pokonała duńskie Midtjylland po rzutach karnych. Ale to, co było prawdziwym sukcesem Kosty Runjajicia i Legii Warszawa, nadeszło dopiero w grupie. Dopiero? Ale już w pierwszej kolejce, ponieważ Legia Warszawa u siebie potrafiła pokonać Aston Villa, czyli zespół z Premier League. Tam brylowali tacy piłkarze jak na przykład Ernest Mucci i to jest też ogromna zasługa właśnie Runjajicia, że potrafił tego zawodnika tak zbudować. No, do tego jeszcze zaraz przejdziemy, ale to pewnie już wiecie, no. Besiktas wydał na niego 10 milionów euro. W każdym razie to był taki prawdziwy pokaz siły Legii. Mogliśmy wtedy naprawdę poczuć się bardzo dobrze w Europie, że Legia potrafi pokonywać zespoły no tak mocne jak właśnie Aston Villa, grające w Premier League, najlepszej lidze świata. I tylko myślę, że no ja tak się zastanawiałem, czy to będzie taki sezon, gdy znów Legia rozpocznie dobrze, jak właśnie za Michniewicza, a później z grupy nie wyjdzie. Ale tak się oczywiście nie wydarzyło. Legia wyszła z grupy, w ostatnim spotkaniu pokonała AZ Alkmaar 2-0, tam kapitalne dwie asysty dał Josue, to na pewno pamiętacie, ale to był właśnie też kolejny sukces Legii Warszawa i oczywiście Kosty Runjajicia. W lidze oczywiście już nie szło tak dobrze, bo faktycznie do przerwy zimowej może nie osiągnęła najlepszych wyników, zainkasowała 32 punkty, tracąc do liderującego Śląska 9, ale to też jest istotne, że łączyła grę w lidze z europejskimi pucharami, a do grudnia też z Pucharem Polski, z którego akurat wtedy odpadła z Koroną Kielce i to jest kolejny taki kamyczek do ogródka, który można wrzucić Koście Runjajiciowi. No właśnie, szybkie odpadnięcie w 1/8 z Pucharu Polski i oprócz tego też Legia traciła bardzo dużo bramek, ale oczywiście można to robić w drugą stronę. Traciła dużo, ale też dużo strzelała. Natomiast no właśnie to był też jeden z kluczy. Po prostu Legia miała bardzo słabą obronę, ale to też jest oczywiście kwestia personaliów, do czego jeszcze za chwilę przejdziemy. Wiosna mogła więc pozostawić pewien niesmak, tym bardziej, gdy w Lidze Konferencji dostało się naprawdę porządne baty z Molde. Najpierw 2-3 na wyjeździe, a później 0-3 u siebie i to był naprawdę jakiś festiwal dramatycznej gry Legii Warszawa. No nie wiem, nie chciałbym tego meczu oglądać drugi raz, bo to było naprawdę masakryczne doświadczenie, ale pamiętajmy o tym, że to było po przerwie zimowej, a w przerwie zimowej właśnie sprzedano Ernesta Mucciego do Besiktasu i także Bartosza Slisza do Atlanty United, więc oczywiście Legia zarobiła duże pieniądze, ale przecież nie potrafiła nawet zbyt zastąpić tych zawodników. Jeżeli zabiera się ważne postaci w środku sezonu i nie do końca ma się dla nich zastępstwo, no to wyniki nie mogą nagle tak o się polepszyć. No fajnie by było, gdyby wyniki były takie same, ale jeżeli wyciąga się dwa ważne ogniwa, no to nigdy od razu nie będzie lepiej. Poza tym Legia przecież miała też ogromne braki w obronie i to, o czym już wcześniej mówiłem, traciła dużo bramek, ale to też była kwestia personaliów. Każdy z zawodników defensywy popełniał no dosyć duże błędy. Ostatnio Marco Burch z Pogonią Szczecin, no stracił piłkę i później Pogoń wyrównała i zremisowała z Legią. To samo Artur Jędrzejczyk z Koroną Kielce. Korona zdobyła bramkę na 2-1 do szatni, no i później się przebudzili i również zremisowali z Legią Warszawa. Także błędy popełniał Kapłady w europejskich pucharach. Pankow popełniał błędy, Yuri Ribeiro, to szkoda gadać, ale no też głównym takim zawodnikiem, który też bardzo zawinił na pewno jest przecież Kacper Tobiasz, czyli bramkarz, który no kompletnie stracił formę w tym sezonie. Jego wartość spadła z 5,5 miliona euro na 1,5 miliona euro w trakcie jednego sezonu. No i on też był jednym z najgorszych bramkarzy pod względem skuteczności obronnej w Ekstraklasie. Więc jeżeli piłkarze, którzy też grali na pewnym poziomie, spisują się poniżej krytyki, no to czy można tutaj oczekiwać czegoś więcej od Kosty Runjajicia? Później już całkowicie wypadł ze składu, no i bronił już Dominik Chładun i nie ma się co dziwić, bo naprawdę Kacper Tobiasz miał bardzo słaby sezon, więc no ciekawi mnie jeszcze, jak ten chłopak się pozbiera. A na wiosnę Legia Warszawa punktowała w ten sposób. W 8 meczach zdobyła 13 punktów i to jest wynik
po prostu średni, klasyfikuje ich na 6. miejscu na wiosnę, ale gdy walczy się o mistrzostwo, to powinno tam być raczej 20 tych oczek, żeby zarząd był zadowolony. Niby szansa na mistrzostwo na europejskiej puchary jakaś tam jest, ale Legia ma trudny terminarz i pierwsze miejsce i też europejskie puchary zdecydowanie się oddalają. Jeżeli zerkniemy jednak na krótszą perspektywę, wynik na wiosnę został też nadrobiony w 3 ostatnich meczach, bo Legioniści wygrali z Piastem, Górnikiem, zremisowali z Jagiellonią, a więc złapali formę. Z Jagiellonią też mieli kilka sytuacji i w pierwszej połowie myślę, że nawet powinni podwyższyć prowadzenie, no ale to się oczywiście nie udało i też kolejny plus to przebudzenie się Marka Guala. To jest zawodnik, który w pierwszej rundzie nie dawał zbyt wiele, a w drugiej... No, szczególnie w tych ostatnich 3 meczach 3 gole, 1 asysta i naprawdę te gole były nie dość, że ładne, to jeszcze głównie wypracowane właśnie przez niego samego. Oczywiście ktoś mu musiał podać, ale na przykład w meczu z Jagiellonią jego gol to jest majstersztyk. Tylko i wyłącznie jego 4 kontakty pozwoliły na to, żeby właśnie ograć Mateusza Skrzypczaka i pokonać się Zlatana Alomerowicza. I właśnie w tym momencie zwalnia się Kostę Runiaicza, gdy zespół właśnie wyszedł z kryzysu. Jeżeli popatrzymy sobie jednak na te mecze wiosenne, to wydaje się, że decyzja po prostu mogła zapaść troszeczkę wcześniej. Mianowicie ta decyzja mogła już zapaść po spotkaniu z Widzewem 10 marca, przegranym 1-0. Wtedy już Legia osiągnęła taką serię, ponieważ w 6 meczach nie potrafiła wygrać, przegrała 3 spotkania i zremisowała 3 razy, więc myślę, że no to był właśnie moment, gdy stwierdzono, że Runiaicz no może się z klubem pożegnać i że trzeba kogoś innego ściągnąć. A 6 dni później rezygnację z posady w Motorze Lublin złożył właśnie Gonzalo Feo, oczywiście po przegranym meczu ze Stalą Rzeszów, no ale Motor Lublin, jego sytuacja jest wciąż taka sama, jest na miejscu barażowym, no jest jakaś szansa na to, żeby jeszcze awansować bezpośrednio, ale mimo wszystko wciąż oni walczą o ekstraklasę i dalej z miejsca barażowego mogą jeszcze tę ekstraklasę zdobyć. Wydaje się więc, że ten ruch został zaplanowany troszkę wcześniej i ta sytuacja została rozwiązana dopiero teraz po meczu z Jagiellonią Białystok. Zresztą też właśnie uważam, że to co powiedział Kostę Runiaicz przed kamerami Canal Plus Sport, no już coś widocznie znaczyło, czegoś się spodziewał. Bartosz Sliż zagrał kapitalny mecz w reprezentacji Polski z Walią. Jeśli tracisz kogoś takiego, to ciężko zastąpić go piłkarzem z takiego poziomu jak Chandry Mzyba. W każdym razie ten timing decyzji może być troszkę dziwny, ponieważ Legia w końcu zaczęła grać na miarę oczekiwań. Późno, no bo europejskie puchary się oddalają, ale jeszcze oczywiście jest szansa na to, żeby załapać się do nich i zająć jakieś dobre miejsce na koniec sezonu. Ale to już zadanie dla Gonzalo Feo, a Kosty Runiaicza już zupełnie to nie obchodzi. Dlatego teraz zapraszam Cię na film, w którym opowiem o tym, skąd wziął się w ogóle Portugalczyk, jakie ma doświadczenie i dlaczego są wokół niego takie kontrowersje. No prawdopodobnie, gdy to oglądasz, to ten film już jest dostępny, także oczywiście zapraszam i do zobaczenia na moim kanale.